Ksiądz wikary się schował, bo się boi świętego Mikołaja. Nie był grzeczny. A ksiądz prowadz tej karaty jest grzeczny? Nie! O, straszne. No właśnie. Ksiądz wikary się boi. To chyba patrz nie będzie. A dzieci były grzeczne? Wszystkie dzieci były grzeczne? Paczek nam starczy. Ale już widzicie, że się anioły przygotowały. Ksiądz prowadz, kto dostanie łzy? Dobrze. No może my uczyliście, że prowadz. Bardzo prosimy. Aniołki trzymają berło. Bardzo dobrze. No to słuchajcie. A kierampione, to co to z takiej okazji kierampione były dzisiaj? Z jakiej to były okazji? Rorady były. Tutaj są rorady, to bardzo dobrze, że zastały rorady. Powiedz wszystkim dzieciom, które były miały rampione. Gdzie macie cukierki? To dajcie dane wszystkim dzieciom, które miały rampione. Które dzieci miały rampione? Bardzo proszę, proszę. Tylko te dzieci, które miały rampiony. Tu jeszcze widzę. Zobaczcie, zobaczcie, śliczne. Wszystkie dzieci, które miały rampiony. O, tu jeszcze. Panie Wojciechu. Proszę bardzo, nie, nie, bo nie. Nie bardzo rampiony. O, tylko rampiony. Tylko rampiony. I kto tu jest? Jak masz na imię? U. Siostra nie ma rampiony. Już mam. Dobra. Siostra nie dostała. A ksiądz prowadz tak nie ma rampiony. Nie mam. Nie ma. Nie mam. Dostałem już bardzo wielki. O, tu jeszcze jeden rampiony. Proszę was. Rampioniki już wszystkie są dobrze. Ksiądz Andrzej ma. O, ksiądz Andrzej, tak. A to jest księdzowy gitary? Tak. A bo skończąc tutaj się zaraz. Witamy, witamy. Ale ja bym tak do końca mu nie dał, bo on dopiero go zrobił. On go to zrobił. On go dopiero co poskładał. Tak, tak, ja bym mu nie dał. Pół cukierka, tak jest. Ja przynajmniej nie udaję, że nie mam. No nie wiem, czy sprawa, żebyś składał taki wody ciasty. Ja się jakoś mieszczę, święty Mikołaju. No trudno. Słuchajcie, a te wszystkie prezenty, co tu mamy, moja anioleczka, umiecie czytać, czy teraz nas umie czytać? Coś tam zaśpiewacie jeszcze? Zanim zaczniemy rozdawać. Nic nie macie. Aleluja,
Co tutaj mamy? Powiedz mi. Łuki. A co ten pies robi? Chodzi się z nim na spacer. Ojej, co tu jeszcze jest? Jak to nic? A to co to jest? Do czego to służy? To jeszcze nie. Na czym? A jak nie będzie śniegu w tym roku? Dobrze, postaram się. Ojej, bo za tą wielką paczkę to trzeba coś zrobić. Zaśpiewasz tam co? Mikołaj się zbliża, dzieci się ratują, małe i klasą, i tak pomóc ci? Pojdę, niech to przyjdzie. To jest wszystko twoje. I teraz druga wielka paczka. Dla Maksia Bara. Maksiu, to jesteś ty. Oj, jakiś samochód. Zobacz, chodź, chodź, chodź. Ten samochód będzie jeździł? Tak. Jesteś kierowca? Tak. Masz prawo jazdy? Nie. Tak, nie wiem, czy mam zajęty, że ci nie ma prawa jazdy. Ale u ciebie na podwórku, nie? Nie. Nikt nie będzie pytał. Jak się mówi? Nikt nie będzie pytał, na podwórku możesz jeździć. A ja mam. Dobrze, bardzo. Przejdźcie. Paczkę, całuję, paczkę. O, wierszy. Proszę bardzo. Mikołaju, Mikołaju, siwą biodę masz. Ja cię pocałuję, a ty mi pierś dasz. O! Dobrze, brawo. A teraz można się wybrać. Ślicz. To za mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Aniołku, tu trzymaj. I co, skończyły się paczki? Gdzie jeszcze mamy? Zaprosili mamy. Aha, ja już wiem. O, o, to są dla? Okej. No ale to tak dałeś tym ministrantom tak zwyczajnie. Proszę bardzo, ministranci przelewę. Okej, po ministrantach. Tu, jak? Wszystkich widzieć. Klękać, klękać ładnie, klękać. Na łatwiznę, na łatwiznę. Zobacz się, już. Już. Ręce złożyć. Ministranci nie umieją nawet rąk starać. Jaki pierwszy wczoraj był dał tak świetnie? Mądrość. A dzisiaj? Rozumiem. O, popatrz. Do której klasy chodzisz? Do szóstej. Same duże chłopakiety? Nie chodzisz do szkoły? A ty jesteś zawsze na dyżurze ministranckim? No, prawie. Prawie. Czyli musimy się zastanowić, trochę podejmować tych paczek. Jak się sprowadzali za dobry. Nie widać was na Krysty. Bo co? Bo ja się do
A dzisiaj mi się spóźniłeś. Dlaczego? Bo byłem lekarzem. A. Zaspał albo zegarek. Zobaczcie, czy zegarek chodzi. Trzeba uważać. Nie zaspał się. A nie dlatego księdza, co się nimi opiekuje? Jest, jest. Niech ksiądz przyjdzie, niech ksiądz przyjdzie. Musi ksiądz mi tutaj wysygnować, którzy z nich najlepszy. Który z nich tutaj zasługuje na tą paczkę? Ten? A nie, 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 jakby ty tylko wstydzi. Poczekamy, poczekamy, co ty? Tu, tu. Który jest tutaj najbardziej sumienny? Chodź. Pomarań czoło, chodź. Pomarań czoło. Już jest wykupiony. Możesz odejść. Kto jeszcze? Na końcu. Chodź. Wykupiony. Bierz paczkę i uciekaj. Kto jeszcze? Trzecie miejsce, proszę. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Okej, dalej. Piąte miejsce. Zarobiłeś, coś się tu krzywiła. Na czekoladę. Wszystkie dary są tego nawet. Poważnie? No, dalej, to teraz. O. Uciekamy. Widzicie, kto tu będzie na końcu, ten to się spóźni w gorsie. Oj, oj, oj. Brawo, brawo. No i nie trudno, dlatego ja się muszę nie spóźniać. No i tutaj mamy burmistranta, o właśnie, tu mamy takich panów i takiego pana, a pan organista zwiał pewnie. Pan organista jest? Dla tego ministranta najważniejszego. Ja bym chciał zobaczyć, gdzie masz pierścień, chciałbym ci ucałować. Nie mam. Teraz takie czasy, że się nie nosi pierścień. Sprzedałem. O, to nie wiem. A no. Może powiemy jakiś wierszy? Brawo. Brawo. Brawo za tą brawo, za tą służbę kościołową. Proszę bardzo. Ale tutaj dla naszych dwóch księdza proboszcza i księdza wikarego to mieliśmy takie paczki. O, właśnie. I jeszcze. Nie. No więc księżę proboszczu. Co by tu nam ksiądz proboszcz powiedział, albo zatańczył może? Albo co zrobił? Oho, no to proszę muzyki trochę. Muzyka. Kaciuszki widzę ksiądz proboszcz woli, nie? Tak zrobił gest na kaciuszki. To by jednak coś zrobił, no, jakąś zagadkę powiedział, albo wierszy. Jak będzie zagadkę, ale się mają, że wyrwę zagadkę księdzu Mikajuszewu, bo to on opowiada tę zagadkę. Ale mu zabiorę, jak się chłopak męczy, co będzie. Jak tacy jesteście mądrzy, teraz wam zadam pytanie. To jest zagadka, którą nam zadawał ksiądz Andrzej. Ale ja sobie oczywiście ją przyzwłaszczę, bo nic mi do głowy w tej chwili innego nie przychodzi. Szedł człowiek duży i mały. Szedł człowiek duży i mały. Mały był synem dużego, a duży nie był ojcem małego. Kim zatem był duży człowiek? Bardzo dobrze, brawo, mama. Brawo. A czy proboszcz kocha swoich parafian? Bardzo. A parafianie kochają księdza proboszcza? Chyba nie. Ja jeszcze najbardziej ja kocham księdza wikarego. To
jest mój ulubiony ksiądz wikary. Oj, a ksiądz to już ksiądz nie kocha. O, matkę generalną przełożoną naszą bardzo kocham. Wszystkie siostry całym sercem. I wszystkich parafii. To dobrze. A schole? Ksiądz proboszcz kocha? Bardzo scholarki śpiewające ślicznie, jak machają piękno. To dobrze, podamy tą paciuszkę. Zasłuż. Proszę uważać, to ciężkie, ciężkie. A teraz zrobimy jakiś test. Niech się wikaj męczy. Proszę bardzo, to może. Nie ma tak za darmo, nic za darmo. A co mam zrobić? Mogę stanąć na jednej nodze, a drugiej. Co ma ten zrobić? Mogę pierwszy powiedzieć. To ja sam nie umiem. O nie, zaraz muzykę poproszę. Muzykę. Bez muzyki. Lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak są to. Bardzo dobrze, zaśpiewajcie nam coś. Brawo!
jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się sobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nie będziemy patrzeć, która lepsza, która gorsza, ładnie zaśpiewała. Co najważniejsze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Koniec. I teraz jeszcze na anioleczko moje. Anioleczko bardzo ładnie służyły, więc proszę o was, żeby mieli anioleczko. Święty Mikołaju, ale jedna się schowała jeszcze w zakrystii. Poważnie? Tak. Kto tam jest? Jedna siostra się schowała. Boi się Mikołaja. Ta siostra się chyba boi. Chodź mi do szeregu, do szeregu. O, a więc zaczynamy od kogo? Od najdostojniejszej. Od najdostojniejszej. Która była najdostojniejsza? Matka generalna. Przełożona. O ta która? O ta, co się kręci. Ta, co się tak... Taka niespokojna. Ale co ja? Jaka jest zagadka? O, dobrze. Jak to zgadnie, powiem zagadkę. Lisiczko może, wyschnąć nie może. Kto wie? Święty Mikołaj nie wie. Lisiczko może, wyschnąć nie może. To kto? To co? Marchewko. Jabłko. Ksiądz wikary wie. Ksiądz wikary wie. A jak nikt zgadnie, to co? To prezentu nie dostanie. Nie, to właśnie to chodzi, że my nie mamy prezentu. A co to jest, proszę siostry? To jest komora, a język buzi. O, brawo, siostry. To tutaj tak się dla tej siostry. Wykręciłaś się. No to teraz po kolei. Większy. I nie wolno, nie wolno. Nie wolno na to czekać. Nie wolno na to czekać. Jakieś tutaj flirty ze świętym Mikołajem. Pomyliły. Bo ja bym chciała zdjęcie ze świętym Mikołajem. Poprosimy. Proszę bardzo. Już robimy. Brawa.